Siemka, dawno mi nie było w takim formacie, dawno się nie pokazywałem pożyń na YouTubie. Dużo rzeczy się wydarzyło w moim życiu, dużo rzeczy wydarzyło się na plus, ale ten plus zabrał mi 4 dni pracy po 12 godzin i 4 dni wolnego, a dał mi 8 godzin pracy każdego dnia, także kończę sobie o 14, jestem w domu i mogę spędzić czas z moją rodziną. Ale co za tym idzie, czas dla siebie samego mam dopiero wieczorami, jak idą wszyscy spać. Dzięki temu też ułożyłem sobie grafik, że poniedziałki gram, streamuję, wtorek siłownia, środa gram, streamuję lub sobie coś innego robię, czwartek siłownia, piątek to są moje stałe dni do grania i streamowania z kumplami i weekend też na luzie. Z tego względu dużo rzeczy musiałem jakby poorganizować sobie na nowo, popróbować i tak dalej, i nie było mnie normalnie na YouTubie. W sumie to tyle formą wstępu, mam chwilę dla siebie, więc sobie pogram w Warcrafta i przy okazji grania pokażę wam, jak Warcraft mnie zadowala i co mnie cieszy w Warcrafcie. Bo jest nowy dodatek, wszyscy są bardzo busy, pokończyli już pewne rzeczy, a ja swoim małym nubowskim torem, slalomem robię to trochę inaczej. Więc mój gameplay, to jak ja gram w Warcrafta, znacznie się pewnie różni od tego, jak wszyscy inni normalnie gracze grają w Warcrafta. Dlatego, że weźmy na przykład nowy dodatek, jest Dragonflight, wszyscy cisną rajdy, mityki, storyline itd. A Damianek stworzył nową postać na potrzeby Dragonflighta, mojego w sumie pierwszego takiego paladyna Wallace'a. Założenie to miała być postać, którą będę grał non-stop w tym dodatku, że dokonam tam wszystkiego, rozwinę umiejętności, wszystkie skille, profesje, o to mi chodziło, profesje, zrobię wszystkie questy, storyline, wszystkiutkie, zacznę robić porządne jakieś tam rajdy, dungeony, bo też mam możliwość, bo w końcu mam pracę normalną od poniedziałku do piątku, jestem wieczorami w domu. To, że mam nową pracę, zmieniłem sobie, ustawiłem sobie dni, że mam poniedziałki nagranie albo tam art. Powiedzmy edycję, cokolwiek, wtorki siłownia, środa granie, czwartki siłownia, piątek wielkie granie, streamowanie z kumplami online, sobota, niedziela z rodziną, siłownia i inne rzeczy. Ale prawda jest taka, że jak jestem już w grze, to po prostu nie mam jakoś ciśnienia lecieć do przodu i cisnąć to wszystko, co cisną inni i tak dalej, i tak dalej. Całą przyjemność zawsze w Warcraftie sprawiało mi bycie w Warcraftie i po prostu pykanie sobie na spokojnie, przebywanie w tym świecie, słuchanie tych dźwięków, melodii, rozmawianie online z kumplami, robienie jakichś tam questów, może jakiegoś dungeona razem. Nie umiem jakby się skupić na jednej rzeczy. Zawsze w życiu spróbowałem wielu rzeczy, wielu smaków i tak dalej. I Warcraft jest dla mnie ważny, zawsze był dla mnie ważny i jest do dzisiaj. I nawet jeśli miałbym za niego płacić 20 funtów miesięcznie, to płaciłbym 20 funtów. Przestanę grać w Warcrafta w momencie, kiedy Blizzard przestanie go wypuszczać, supportować i kiedy Warcraft przestanie być dostępny. Ale tak jak widzicie, po prostu cała przyjemność wygląda na tym, żeby być w tej grze, te wszystkie dźwięki, melodyjki, dźwięki ptaszków, przyrody, walki, tak, co mu się stało i tak dalej, i tak dalej. Zawsze po jakimś czasie, gdy przychodzi nowy dodatek, zrobię jedną postacią jak tą, całe storyline, a potem sobie skaczę robiąc inne postaci, nawet nie wiem po co, i enjoyuję się po prostu zwykłym gameplayem. Także jeśli szukacie na YouTubie kogoś od Lora, to jest tam ktoś od Lora, wszyscy go na pewno znacie. Jeśli szukacie kogoś od gameplay, są też ludzie od gameplayów i innych trików i tak dalej, przepisów. A ja jestem człowiekiem, który co jakiś czas zmienia sobie smak. Nie potrafię zostać przy jednej rzeczy na stałe. Przy Warcraftie jestem regularnie, ale nie za mocno, prawda? Ja skaczę sobie też na inne gry, jak właśnie Sea of Thieves. O ja, tak sobie z wami gadam, za chwilę zginę. Jak Sea of Thieves, Division 2 online z kumplami, w które gramy teraz w piątki. I na przykład Wieśka znowu cisnę i tak po prostu sobie skaczę. Nie potrafię skupić, mocno wejść w coś na długo. Może to jest plus, może to jest minus. Mało wiem na jeden temat, ale wiem wiele na różne tematy. Ale taki po prostu jestem i to jest chyba to najpiękniejsze w życiu, że tak naprawdę to, za co płacisz, na co wydajesz pieniążki i na co je, i na co marnujesz swój czas, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie twoja sprawa.
czy płacisz za grę tylko i wyłącznie po to, żeby robić mytyki i nie robisz nic innego, czy tak jak ja płacisz za grę tylko po to, żeby w niej móc przebywać, cieszyć się małymi smaczkami, szczególikami, jak właśnie muzyczka, gameplay, storyline, świat, po prostu odkrywanie, robienie questów, to już wyłącznie twoje, tylko i wyłącznie twoja sprawa. Nikt nikogo nie ma prawa oceniać po tym, co robił. Słyszałem takie komentarze, jaki sens jest wydawać tyle kasy, skoro nie wyciągasz z nim maksa. Jeśli nawet, wyciągam z gry 50%, to jest to 50%, za które ja z chęcią płacę i nie czuję w tym żadnego problemu. I nie mam z tym żadnego problemu. Wszystko. Pokażę wam coś jeszcze. To jakiś jest questik jeszcze nieskończony. Dobra, za chwilę go skończymy. Zrobiłem wiele postaci, z którymi miałem jakieś tam plany związane. Z którymi miałem po prostu sobie poobcować dłużej. Wallace to jest ta postać na ten dodatek. Może w niego pogram dłużej w końcu kiedyś gdzieś coś. Pograłem, dopóki nie wbiłem maxa, nie zrobiłem storyline i zakończyłem. Ale to jest mój alt tak naprawdę. Pierwszy raz gram paladynem, bardzo fajnie się gra. Jednak po latach grania range DPS-em mele, taki jak właśnie paladyn, to jest fajna sprawa, fajne oderwanie od rzeczy. Skywalker to jest mój, to był mój główny na Shadowlands i chyba Battle for Azeroth, nie pamiętam. Jest to tak naprawdę kopia mojego innego Warlocka, którym grałem od samego początku. Od Vanilli, to jest właśnie mój tutaj Warlock. Armor mam słaby, bo to jest armor, który sobie teraz zebrałem, więc nie zrobiłem transmogę, ale to jest mój główny Warlock, Barlock, którym grałem dawno, od dawna. Zrobiłem sobie takiego taką postać jak Pudzian. Grałem też nim chwilę, teraz wydałem tego tokena, żeby go upgrade'ować do maksymalnego levelu, do 60 i na razie nie ruszyłem. Tu mam Tymoteusza, pograłem nim trochę w Legionie. Zrobiłem tą postać wtedy, kiedy mi się urodził syn, mój Tymek. No ale też dawno już nie ruszałem, nie mam na to wszystko czasu, a szkoda, żałuję. Jak na przykład Deadpoola mam Foltesta, mam też z aliantów mam Krasnoluda, którym gram dość często i którym jestem w gildii dość fajnym, w tym razie oczywiście chłopaki progresują, więc nie gram teraz, Kenobi. To jest aliant, z którym się na długo związałem. W sumie pierwszy aliant, z którym się na długo związałem, ale aczkolwiek Krasnolud jakoś nie traktuje do końca jako alianta. Krasnolud to Krasnolud. Podstawa fantazy, więc jakoś mi to nie boli, nie? Ale tak zawsze grałem Hordą. Tu mam jeszcze Anachronus, właśnie innego alianta, którym też długo grałem. Kurosawa. Ale nigdy nie zmieniłem formy wilka, także nigdy nie grałem człowiekiem. Może powinienem, ale po prostu nie grałem. I dosłownie teraz, niedawno zrobiłem sobie człowieczka. Tylko po to, jak weszły Heritage Armor dla orków i dla ludzi, to proszę bardzo, korbacz bardzo fajnie wygląda tutaj w tym armorze, kopterek mu dokupiłem, czad wypas strasznie i już. I mnie to kręci, powoli sobie go teraz leveluję, ale zrobię sobie teraz mojego pierwszego w życiu tylko i wyłącznie człowieka, Warrior, oczywiście DPS, bo jestem DPS-em, jestem noobem, nie potrafię, tankowałem kilka razy, ale to nie jest coś, co mi jarę, ja lubię sobie na luzie się chillować. I właśnie robię sobie... Zaskoczony byłem, jak ładnie wygląda teraz człowiek. Animacje, grafiki i w ogóle. Zrobiłem go trochę na taki wzór Hordy, żeby jednak trochę miało coś z Hordy, nie do końca był Alliant. A robię go tylko po to, żeby odblokować Heritage Armor. I gram nim dosłownie kilka minut dziennie, powiedzmy. Jak rano wstaję, albo jak się kładę wieczorem, sobie w niego kliknę chwilę. Moje dzieci i moja żona wiedzą, że jak tata wstaje rano, wypije kawę, to potrzebuje takie 40 minut dla siebie, żeby kawę wypić na spokojnie przy grze jakiejś. I jak gra w playa, to dzieci wiedzą, że to jest w Wiedźmin albo w Konika, czyli Red Dead Redemption. Ale jak mam możliwość uciec sobie do góry, do pokoju, to gram właśnie sobie wtedy na spokojnie Warcrafta. I to jest coś, co mnie mega jara. To właśnie te podstawowe rzeczy. Ten simplicity. Questowanie, chodzenie, to jak wygląda, te animacje tego człowieczka. Jestem miło zaskoczony. I to, że teraz właśnie nawet nie wiedziałem, że to, że Battle of Azeroth stało się podstawką do tworzenia, znaczy do levelowania, czyli że startuje się w tym, w Battle of Azeroth. Dowiedziałem się przypadkiem, jak typ mnie zobaczył w karczmie i mówi: ty, a co ty robisz na tym poziomie, jak ty trafiłeś? Ja mówię: sam nie wiem. Dopiero potem się przypomniało, kumple mi przypomnieli, że mam Alzheimera oczywiście i że mi mówili o tym, że Battle of Azeroth staje się teraz w sposób z wyjściowym zonem
do levelowania. Co jest fajne, bo bardzo to lubiłem i z chęcią właśnie tą postać zamknę i wyleweluję w tym dodatku. Zobaczymy, może coś jeszcze innego z nią zrobię. A w każdym razie, jak tak to wygląda. Zamiast się skupić na jednej postaci i grać sobie spokojnie i walić wszystko, co jest tylko możliwe, dostępne w tej grze, to ja sobie skaczę między różnymi postaciami. Bóg wie tak naprawdę dlaczego. Znaczy, ja wiem. Ale nikt inny wie. Uwielbiam Warcrafta i Warcraft był ze mną zawsze i będzie, od samego początku będzie ze mną zawsze. Warcraft był dla mnie zawsze lekarstwem na wszelkie zło. Odkąd tylko zacząłem grać w Warcrafta, to chillowałem się przy Warcrafcie, odpoczywałem, leczyłem swoje smutki, nerwy, czy jakieś tam stany depresyjne. Niektórzy sięgają po alkohol, po narkotyki, to sięgałem. Ale najbardziej i najdłużej zawsze i najczęściej sięgałem właśnie po Warcrafta. Kiedy się pokłóciłem z dziewczyną, coś mnie wkurzyło w pracy, byłem przemęczony, smutny, radosny, jakikolwiek stan mnie nie trzymał mocno, to chillowałem z tym stanem przy Warcrafcie. Miał na mnie najlepszy wpływ i myślę, że to jest lepsza rzecz, lepszy substytut niż na przykład wydawanie kaszy na hazard albo na narkotyki. Czasem nie ma. No. Mówi się, że gry mają zły wpływ na ludzi, że uczą przemocy i tak dalej. Ja mam na to całkowicie inne spojrzenie. Uważam, że po prostu dla mnie gra to jest jak komiks albo film. Tworzymy historię. No wiadomo, nie otwieram tu nic nowego. Tworzymy historię, bierzemy w tej historii czynny udział i możemy mieć wpływ na to, jak się zakończy, jak przebiega, nie? Więc dla mnie to jest najlepszy lek na jakiekolwiek smutki i problemy w życiu. A nawet na walkę z samotnością. Wszystko w świecie jest dla ludzi. Jak to będziecie spożytkowywali i jak będziecie to używali, tylko zależy od was. Mój kolega mówił, że Facebook to zło, bo odciąga ludzi od tego, od tamtego. Ja uważam, że po prostu wszystko może być złe, albo wszystko może być dobre, w zależności od tego, jak tego użyjesz. Faktem, że jeśli już chodzi o to, to jeśli chodzi właśnie o to, jak marnujemy czas i że nas odciąga od czasu, to rzeczywiście jest to taka prawda, że czas, który marnujesz w grze, mógłbyś wykorzystać jakoś na coś lepszego. Jeśli jesteś e-sportowcy i zarabiasz na tym, albo youtuberem i zarabiasz na graniu regularnie, jakby, to ma to swój cel, a tak jak ja, teraz jak sobie gram, ten czas na przykład mógłbym wykorzystać na to, by pójść na siłownię. Pozbycie mojego grubego brzucha, albo kurwa tego. Ale siedzę przed kompem i sobie gram. Czy się karam za to? Nie karam się, bo po prostu lubię. Gram w momentach takich, w których mam chwilę, a ta chwila jest za krótka, że na przykład dojechać na siłownię i coś zrobić, bo za chwilę muszę po dzieci jechać na siłownię. Bo za chwilę muszę jechać po dzieci do szkoły. Znacie pewnie taki przykład, jeśli to wam opowiem. Profesor na uniwersytecie pokazał ludziom taki przykład właśnie marnowania czasu na przykładzie słoika. W słoiku było pusto i miał kamienie, które reprezentowały dobre, wielkie rzeczy w życiu, takie jak na przykład edukacja, wyjście z przyjaciółmi, dbanie o hobby, siłownia, czy właśnie praca. A piasek to były takie małe rzeczy, jak właśnie takie pierdółeczki, na które niepotrzebnie tracimy czas, albo zbyt wiele czasu. Jak wsypał najpierw do słoika ten piasek wypełnił słoik po brzegi i już nie było miejsca na to, żeby wsadzić te wielkie rzeczy, jak te kamienie. A gdy właśnie zaczął mówić do tych studentów, że najpierw wkładając kamienie, czyli dbając o kamienie, o te wielkie rzeczy, jak hobby, praca, edukacja, znaczy rodzina, przyjaciele, to ten piasek się zawsze da radę jeszcze wsypać, bo jeszcze ten piasek znajdzie miejsce między kamieniami. I potem wsypał piasek i rzeczywiście wypełnił słoik wszystkim. To udowadnia jakby tą teorię, że zawsze jest czas na te małe rzeczy, ale nie zawsze jest czas i miejsce na te duże rzeczy, więc żeby te rzeczy odpowiednio żeby te rzeczy odpowiednio ustawiać w życiu według ważności i wielkości, jakie dla nas mają.
Ja to się tak trochę też tłumaczę, bo ja zawsze mówię, okej, dobra, bo ja ostatnio spędziłem na Wiedźmie, niby nie gram, nie mam czasu na granie, nie mam czasu na granie, nie mam czasu na nagrywanie, nie mam czasu na siłownię, a patrzę ostatnio Wieśka, mam już przegrane 120 godzin, nową edycję, nie? W tą wersję. Ktoś mówi, kurwa, spędził te 120 godzin na rysowaniu, gdzie do czego chcę, do czego próbuję wrócić, lub na siłownię, do której chodzę na razie niezbyt regularnie. To patrzcie, jak daleko byłbym posunięty z progresem albo na siłowni, albo na rysowaniu. Tak, ale z drugiej strony jest tak, że ja gram w grę o 5 rano, kiedy jadę do pracy po pół godziny, albo wieczorem, kiedy wszyscy śpią, o 22 jak wrócę z siłowni, albo jak wszyscy się położą spać i ja mam chwilkę dla siebie. Wtedy zacznę dopiero grać w grę. Nie gram w ciągu dnia, to jest dzisiaj rzadkość i nie gram też długo, więc to jest taka moja wymóweczka. Wrócę z Polski, to się biorę bardziej za art i za siłownię, będę miał wtedy więcej czasu, przełożę sobie nowego laptopa. I jakoś wtedy zacznę to może bardziej pushować na tą chwilę. W momencie, kiedy sobie gram i traczę czas na grę, nie karam się jakoś zbytnio, bo tak naprawdę ważne jest to, żeby iść za głosem swojego serca, prawda? I jak serduszko wam mówi, że trzeba grać w Warcrafta, to trzeba. Jak serduszko wam mówi, że idźcie na live, to idźcie. A jak nie, to nie. Ja nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek zrobiłem Mythica, czy nie zrobiłem. Kiedy ostatni raz byłem na Mythicu. I wiecie co, jakoś mnie to nie boli. Pójdę sobie raz na jakiś czas z randomami. Za jakąś chwilę, gdy będę miał dłużej, jak wrócę z Polski, pójdę sobie na rajdy, na których jeszcze nie byłem, na instancje z randomami. I mnie to nie zaboli. Korona mi z głowy nie spadnie. A świat będzie dalej żył swoim torem. Aczkolwiek mam taki ambitny plan, żeby właśnie postarać się skupić teraz więcej czasu na tych ważnych rzeczach, jak hobby, siłownia i tak dalej. A grać sobie w wolnych momentach, w tych, w których sobie ustaliłem. Więc jeśli z jakiegoś powodu jeszcze zostaniecie na moim kanale i będziecie chcieli zaglądać, zapraszam was właśnie w poniedziałki, środy, piątki. Odezwijcie się do mnie przez moje social media, jeśli ktoś z was chce zagrać ze mną, wziąć udział w jakimś streamie właśnie, zagrać ze mną, żeby sobie pogadać na antenie o czymś, możemy to nagrać, zrobić z tego jakiś odcinek o czymkolwiek, czy to o grach, komiksach, filmach, cokolwiek nas cieszy, cokolwiek was cieszy. Cokolwiek mnie cieszy, mogę powiedzieć o sobie, opowiedzieć o sobie też. Zrobimy może coś ciekawego, ale mówię, no przepraszam was bardzo, na tym kanale nie będzie nic konkretnego, zawodowego o Warcrafcie. Może będzie więcej o Warcrafcie w przyszłości, bo teraz po powrocie z Polski też mam zamiar nagrywać regularnie co tydzień, bo co tydzień pracuję jeden dzień z domu, więc miałem czas na nagrywanie regularne i wieczorem montowanie też bez problemu. Ale nie będę jakichś robił poradników jest kupa, gameplay jest kupa. Są ludzie od Lora, którzy to robią o wiele inaczej, o wiele lepiej, mają tego zacięcie, mają pasję, robią to regularnie i tak dalej. A ja miałem wiele hobby, ale przy żadnym hobby nie zostałem na stałe, tylko sobie zawsze próbowałem zawsze różnych smaków, bo mi się wszystko szybko nudzi. Ciągle muszę cokolwiek zaczynać nowego, żeby mieć jakiś fun in life. Tyle, będę uciekał, bo się czas kończy, muszę lecieć po dzieciaki. Mam nadzieję, że aż tak was nie zanudziłem, a jak was zanudziłem, to trudno. Jakoś trzeba będzie z tym żyć. Odpadło mi trochę followers ostatnio, co złamało moje serce. Nie złamało, życie. Nigdy nie byłem nastawiony na maraton. Wiedziałem, że nie będę miał za bardzo jak regularnie i mocno nagrywać odcinków. A ci, co są, to śpią. To by było na tyle. Jeśli ze mną jesteście, jeśli będziecie chcieli ze mną być, dziękuję wam bardzo. Nie zapomnijcie dać jakiś znak o sobie, postawić jakiś ślad, żeby mimo tego, że rzadko zaglądam, żeby mi to jakoś tutaj zmotywowało może i do większego działania. Może im posunąć jakieś pomysły, o czym mógłbym nagrać, co byście chcieli usłyszeć z mojej strony. Mieszkam w Yorkshire, w hrabstwie, w którym urodził się, wychował Tolkien. Tutaj nagrywano też Wiedźmina Netflixowego, więc jest dużo fajnych rzeczy, miejsc z tym związanych. Planuję tam wycieczkę właśnie i pokazać wam kilka miejscowych, w których nagrywali Wiedźmina. Ale to wszystko oczywiście po mojej urlopie. Uciekam. Mój Gerwancik się z wami żegna. I widzimy się już za jakieś 3 tygodnie, kiedy wrócę z urlopu z Polski. Pozdro. Live long and prosper. Trzymajta się i się tam nie dajta. I se grajta i się enjoyujta life'em. Pozdro.